W muzyczną podróż od operetkowego Wiednia do musicalowego Broadwayu wyruszyli ci wszyscy, którzy 20 stycznia odwiedzili Centrum Kulturalno-Artystyczne w Kozienicach. To właśnie tu zorganizowano noworoczną galę operetkowo-musicalową z udziałem wspaniałych artystów i muzyków. Przed zgromadzoną w sali koncertowo-kinowej publicznością wystąpili śpiewacy Ksenia Tomkiewicz i Bartosz Gorzkowski oraz kwartet smyczkowy Arki, który tworzą instrumentaliści związani z Filharmonią Krakowską. Wszystkich zgromadzonych oraz zaproszonych gości, w tym m.in. zastępcę burmistrza gminy Kozienice Mirosława Pułkowskiego oraz skarbnika gminy Monikę Makulec-Sobotę, powitała dyrektor Kozienickiego Domu Kultury i gospodarz obiektu Elwira Kozłowska. Ona też opowiedziała krótko o artystach oraz o tym, co tego wieczoru wydarzy się na scenie. Nam te informacje tuż przed koncertem udało się uzyskać od zaproszonych gości. Zatem co przygotowali na ten wieczór? Najpiękniejsze arie operetkowe, muzykalowe songi z najbardziej znanych muzykali Jekyll and Hyde, West Side Story, Skrzypek na dachu, więc to będą same hity i mam nadzieję, że publiczności bardzo się spodoba dzisiejszy nasz występ. Razem z nami wystąpi pianistka współpracująca z Akademią Muzyczną w Krakowie i Filharmonią Krakowską oraz kwartet smyczkowy. Także myślę, że uczta duchowa będzie ogromna. Warto dodać, że artyści w Kozienicach już występowali i chętnie do nas wracają. Zawsze jest bardzo miło. Publiczność, widzę, że zawsze czeka na te występy i lubimy tu przyjeżdżać, bo jest zawsze gościnnie. I już chyba ponad 3 razy, czy nawet więcej razy występowaliśmy tutaj i za każdym razem to jest wielka przyjemność dla nas i mam nadzieję, że dla widzów również. Wieczór rozpoczęto utworem Strausa Nad pięknym, modrym Dunajem. Były też najbardziej znane i lubiane motywy z Księżniczki Czardasza czy Barona Cygańskiego. Nie mogło również zabraknąć tematów filmowych z takich produkcji jak Ojciec Chrzestny czy Tango Poruna Cabeza, znane wszystkim chociażby z filmu Zapach kobiety. Były też utwory z najbardziej znanych musicali, takich jak Skrzypek na dachu czy West Side Story. Na koniec tej muzycznej podróży artyści powrócili do świata operetki, wykonując m.in. Polkę Strausa, Czardasza Ilony z operetki Cygańska Miłość, czy Usta milczą, dusza śpiewa z Wesołej Wdówki. Usta milczą, dusza śpiewa. Prowadzący to muzyczne wydarzenie Alan Bochnak powiedział, że kluczem, który otwiera drzwi do zaczarowanego świata muzyki, jest wrażliwość. Tej z pewnością nie brakowało kozienickiej publiczności, która za ten niezwykły muzyczny wieczór podziękowała gościom gromkimi brawami. Artyści odwdzięczyli się bisem. Organizatorami czwartkowego koncertu byli gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury.